2022 rok przyniesie sporo zmian w rozgrywkach polskiej ligi e-sportowej. PLS stawia na spójny ekosystem dla graczy na każdym poziomie zaawansowania. Będzie jeden długi sezon dywizji mistrzowskiej, zaczynający się w lutym z finałem w grudniu. W lidze zagra więcej zespołów, a to oznacza więcej emocji, bo dobre wyniki będą gwarantowały udział w Superpucharze PLE. Najwyższa klasa rozgrywek pozostaje w formie ligowej. Niższe dywizje zmienią format na bardziej przystępny dla zawodników chcących pokazać się na profesjonalnej scenie. W trakcie całego roku zostaną zorganizowane trzy eventy. Uwaga, otwarte dla publiczności. Każdy z eventów będzie miał inną rolę i charakter. Pierwszy będzie finałem rundy zasadniczej, od wyniku której zależy skład drużyn na Superpucharze. Sam Superpuchar to, tak jak w tym roku, bardziej rozrywkowa forma e-sportu w ciekawym miejscu. Formuła natomiast będzie nowa, z większą ilością atrakcji. Grudniowy finał z kolei to już turniej LANowy z najwyższej półki, który wyłoni mistrza polskiej ligi e-sportowej. Nowy format to też kolejny etap wdrażania projektu CPS, czyli inwestowania środków od sponsorów w organizacje e-sportowe biorące udział w naszych rozgrywkach. PLE wypływa na europejskie wody, bo poza slotami do turniejów międzynarodowych sama również będzie organizowała rozgrywki poza granicami naszego kraju. Szczegóły dotyczące systemu rozgrywek w sezonie 2022 przekażemy już w drugiej połowie stycznia podczas premiery raportu rocznego z działalności w 2021.